Dzień dobry. To będzie film ewidentnie inny niż wszystkie, pewnie za długi, jak znam siebie, ale nie wiem, czy warto obejrzenia. Mam nadzieję, że tak, wydaje mi się, że tak, ale wiem, że jak go nie zrobię, a wcale go nie chcę robić, bo dzisiaj miałem, jak widzicie, nawet po ustawieniu nagrywać nawet na inny kanał, ale nie jestem psychicznie w stanie tego robić. Nie jestem. Doszło do takiego momentu, że muszę z siebie parę rzeczy wyrzucić i przy okazji opowiedzieć wam historię, która nie jest do końca popularna naukowa, nie jest pozytywna, wcale nie chcę o niej mówić. Ale jak tego nie zrobię, to będzie ze mną źle po prostu. I wydaje mi się, że są osoby, które powinny o niej usłyszeć, ale do rzeczy. Na przestrzeni ostatnich tygodni, jest 23 kwietnia 2020 roku, kiedy to nagrywam, bardzo wiele maili dostałem z informacją: ej, sprawdź to, zobacz to, może trzeba się do tego odnieść, to jest szkodliwe. Dlaczego? Dlatego, że trwa pandemia koronawirusa. W sumie, nie wiem, być może ten film usunę, jak się pandemia skończy, więc... Trwa pandemia koronawirusa, pojawiają się teorie spiskowe, pojawiają się nawet niekoniecznie spiskowe, ale jednak fake newsy. No i to nie jest dobra sytuacja, ale nie odnoszę się do tych rzeczy bardzo często, przeważnie nawet bym powiedział, z kilku powodów. Nie mam wiedzy odpowiedniej, żeby to zrobić rzetelnie. Bardzo często to są absurdalne teorie i nie mówię, że osoby, które to wysyłają, są absurdalne. Nie, mówię, że te rzeczy, które tam są absurdalne i ciężko się do nich naukowo odnieść. Albo są tak bardzo interdyscyplinarne i złożone, że nawet jeżeli mam wiedzę w jakiejś materii, to w innej to wykracza poza obszar mojej ekspertyzy. I tak sobie żyję w swojej bańce informacyjnej, bo w internecie żyjemy w bańkach informacyjnych. Zauważam stopniowo, że coraz bliżsi znajomi mi wysyłają takie treści z zapytaniem, czy to jest prawda, no bo facet mówi, logicznie to ma sens i nie da się zaprzeczyć, że wiele teorii spiskowych logicznie ma sens, ale już merytorycznie niekoniecznie. To jest troszeczkę paradoksalne. I żyję sobie w tej bańce informacyjnej. Irytuję się czasami na to, ale jakoś mi przechodzi. Zajmuję się inną pracą, ale do tego znowu wracam, potem znowu mi przechodzi. Ale to się tak wszystko we mnie kumuluje. No ja wiem, że nie mam prawa narzekać, bo jestem w stanie pracować z domu. Moja sytuacja finansowa po tym, jak wydałem książkę, cudem w takim momencie, że te pieniądze po prostu mogę odłożyć, nie inwestować i mieć tę poduszkę gotówkową. Nie mam podstaw do narzekania, ale nawet pomimo tego, jaki stres tą sytuacją jest, troska o rodzinę, o znajomych, o ich sytuację finansową i po prostu w tym momencie nie jestem w stanie nic innego robić, dopóki nie zrobię trochę takiego emocjonalnego wyżygu w tym momencie przed kamerą. Takie mam nastawienie, a co mnie do tego skłoniło, to że do mojej bańki przeniknęły absurdalnie złe rzeczy. W ogóle dzisiaj poznacie złego Dawida, w sensie zirytowanego i wkurzonego na maksa, ale absurdalnie złe rzeczy, bo ja sobie oglądam od czasu do czasu Joe Monster. Nawet więcej, regularnie oglądam Joe Monster i lubię ten portal. I dzisiaj zobaczyłem tam artykuł, dlaczego w dobie pandemii rządy na świecie nie chcą skorzystać z dobrodziejstw statystyki. Myślę, kurde, dlaczego? Właśnie, dlaczego? W ogóle, dlaczego ja o tym nie pomyślałem? Mój doktorat to było statystyczna analiza danych, znaczy adsorpcja związków organicznych na materiałach węglowych w polu magnetycznym, ale zastosowanie statystycznej analizy danych. I sporo o tej statystyce, no, mogę chyba tak powiedzieć, wiem. Powiem to od razu na wstępie. Nie chcę was, drodzy widzowie, oskarżać o to, że wy w to wierzycie. W żadnym wypadku. Raczej zakładam, że moi subskrybenci w takie rzeczy nie wierzą, a na pewno nie wierzą tak bezmyślnie. To po pierwsze. Bo zawsze, nigdy nie lubiłem, jak nauczyciele karali tych, którzy nie poszli na wagary, za tych, którzy na wagary poszli, czyli karać obecnych za nieobecnych. Więc nie. Nie jest też tak, że te osoby, które to piszą być może bardzo często, albo nagrywają te filmy po półtorej godziny, są głupie albo chcą niedouczone, być może one mają dobre intencje. Ale o tym na koniec jeszcze, dlaczego to o niczym nie świadczy i niczego nie wybiela, bo to jest po prostu też złe, jeżeli się daje w dobrych intencjach fake newsa. Do rzeczy może. Dlaczego w dobie pandemii rządy na świecie nie chcą skorzystać z dobrodziejstw statystyki? Myślę, na statystyce to ja się dosyć dobrze znam, na pewno lepiej niż zdecydowana większość społeczeństwa. Więc w tym miejscu, jeżeli
temat ma dotyczyć statystyki, to jestem akurat kompetentny, myślę, żeby to zrozumieć. I zaczynamy. Dlaczego mamy kwarantannę i wyłączoną gospodarkę? Wiadomo, koronawirus. Koronawirus co? Jak to co? Większa zaraźliwość, większa śmiertelność. A skąd wiemy? Z danych. Ale z jakich danych? To jest taki lead człowieka, który to napisał o Niku Torero. Nie wiem. Ale przejdę po prostu z wami przez niektóre fragmenty tego artykułu. W dobie masowej walki z fake newsami, promowanie nauki, gdzie się tylko da i opieraniu się wszem i wobec na twardych danych naukowych, w walce z zarazą mamy do czynienia ze zdumiewającą ignorancją na najwyższych szczeblach i z decyzjami podejmowanymi praktycznie bez jakichkolwiek rzetelnych danych. Nie jestem lekarzem. Ale. Więc to, co ja już wiem, jaki jest mindset autora mniej więcej. Wiem, co on chce udowodnić. On chce udowodnić, że jest jakaś sytuacja, być może spiskowa, no bo przecież on znalazł proste rozwiązanie, to dlaczego nikt na najwyższych szczeblach nie znalazł prostego rozwiązania? I jeżeli spotkacie się z taką treścią, i to jest tak naprawdę clue tego filmu, bo ten case study, ten przykład potem rozłożę na czynniki pierwsze, ale clue tego filmu jest taki, że jeżeli kiedykolwiek spotkacie się ze stwierdzeniem, że ktoś, kto nie jest lekarzem, ewidentnie nie jest też statystykiem, podejrzewam, że nie jest też ekonomistą, chociaż dobra, może nie podejrzewam, bo miałem bardzo negatywne nastawienie w dalszej części artykułu, ale mniejsza z tym. Ktoś, kto nie jest lekarzem, nie jest statystykiem, mówi, że znalazł rozwiązanie medycznego problemu w oparciu o statystyczne dane, to zadajcie sobie jedno, ale to zajebiście ważne pytanie. Jaka jest szansa na to, że zespoły ekspertów jeszcze tego nie rozwiązały przez kilka miesięcy, a jakiś typ z internetu nad tym siadł, pomyślał i doszedł do konstruktywnych wniosków i znalazł rozwiązanie problemu? No, zadajcie sobie takie pytanie, jeżeli spotkacie się z taką treścią. Jaka jest na to szansa? A jeżeli tutaj jeszcze mowa jest o tym, że ktoś ma na tym zarobić i tutaj są jakieś grupy interesu, to jaka jest szansa, że nikt z tej grupy interesu, która musi być na najwyższych szczeblach, obejmować wiele instytucji, wiele państw, nie zadbał o to, żeby z tymi informacjami i jakąś namiastką moralności pójść do szerokiej publiczności, do społeczeństwa i się z tego, mówiąc brzydko, spruć do społeczeństwa. Jaka jest szansa? Żyjemy w dobie filmów o superbohaterach, ale bądźmy szczerzy, żaden człowiek na świecie nie jest jak Tony Stark, model, filantrop, geniusz i jeszcze Iron Man. No. Nie ma takich ludzi do wszystkiego. To jest gówno. Ale zaraz wam powiem dlaczego. I za to gówno ktoś powinien przeprosić oficjalnie i te sprostowania w dobie szerzenia fake newsów, jeszcze pod hasłem walki z fake newsami, powinny się pokazać. Naprawdę. Idziemy dalej. Próbujemy dociec razem z autorem, jaka jest śmiertelność koronawirusa. I on dowodzi, że nie mamy danych, ale możemy je łatwo zdobyć. Posługuje się tutaj pojęciami licznik i mianownik. To znaczy w liczniku ułamka mamy liczbę zgonów, w mianowniku liczbę rzeczywistą przypadków. I teraz. Dlaczego wciąż, pomimo ogłoszenia stanu pandemii przez WHO, brak jednolitych, globalnych miar umieralności na koronawirusa? Przez co kryteria te są dowolnie stosowane przez poszczególne kraje, co w konsekwencji stanowi o całkowitej nieporównywalności statystyk w poszczególnych krajach i przyczynia się do zwiększania paniki. Po pierwsze, nie wiem, czy to się przyczynia do zwiększania paniki. Moim zdaniem do zwiększania paniki przyczyniałyby się takie głosy, że to jest spisek i poza tym, że mamy śmiertelnego wirusa, to jeszcze mamy grupę interesów, która naszym kosztem chce się wzbogacić. Ale to jest może moja opinia. Podkreślam, to jest może moja opinia. Ale drugi argument tutaj, który jest warty powiedzenia, to jest coś takiego jak zasada Pareto, 80-20, to znaczy 80% efektu uzyskamy, jeżeli włożymy 20% pracy, czyli trzeba się skupić najpierw na najważniejszych rzeczach. I z całym szacunkiem dla miłośnika statystyk i twardych liczbowych danych, ważniejsze niż rzetelne zbieranie tych danych jest ratowanie życia ludzkiego i zapobieganie sytuacjom, w których zagrożonych żyć będzie więcej. Więc ja jestem totalnie w stanie zrozumieć, że nie zebrał się panel, który miałby ustalić kryteria oceny, kto umarł na koronawirusa, a kto nie, w sytuacji, kiedy ludzie na koronawirusa masowo na świecie umierają i nie wiadomo jeszcze, jak długo będą umierać.
Tak, obserwujemy to spłaszczenie krzywej najprawdopodobniej, ale jeżeli nagle byśmy to wszystko poluzowali, kto wie, co się stanie? No właśnie, kto wie, co się stanie? Tutaj oczywiście są prawdziwe informacje przez większość czasu podane, w związku z tym też nie można się przyczepiać tak do każdego akapitu. No i właśnie, to też jest duży problem osób takich jak Jerzy Zięba i nie bez podstawy wrzucam go tutaj do jednego worka, bo jeżeli ktoś powie 100 zdań, 100 faktów wymieni i 98 będzie prawidłowych, to może się obronić. Ej, ale podałem datę bitwy pod Grunwaldem prawdziwie. Ej, ale kwas askorbinowy to naprawdę jest witamina C. Albo ej, chlorek sodu zawiera chlor, więc nie wiem, dlaczego się czepiacie. Ale jeżeli w tych dwóch pozostałych zdaniach są wierutne kłamstwa, na dodatek szkodliwe, to przyczepianie się do takiej osoby, czy do przekazu takiej osoby, opartego również o te dwa pozostałe zdania, jest jak najbardziej na miejscu. Więc tutaj oczywiście autor może się obronić, że podaje prawdziwe dane, ale być może niezamierzenie. Ja naprawdę, tak jak czytam to wszystko, to mam wrażenie, że niezamierzenie, ale jednak robi szkodliwe gówno. I tutaj docieramy w zasadzie do tego, co mnie striggerowało do nagrania tego filmu. Na banalne pytanie, ile osób w Polsce jest zarażonych koronawirusem, często odpowiedź brzmi, nie wiemy ile, nie mamy tylu testów, żeby przebadać wszystkich. I tu jest już komentarz autora, to bzdura, kłamstwo i manipulacja. Pogrubione jeszcze, tak więc słowo klucz, jakby student się uczył do ćwiczeń ze skryptu, to zapamiętałby, że to bzdura, kłamstwo i manipulacja. A to jest tylko gówno prawda, co pisze artykuł. Drugie pytanie brzmi więc tak. Dlaczego poza kilkoma przypadkami w skali całego świata nikt nie analizuje wirusa na populacji generalnej? No, odpowiedź podstawowa, która sama się nasuwa, bo przebadać na przykład w przypadku Polski 38 milionów osób to jest spore wyzwanie i duży koszt. Poza tym od momentu rozpoczęcia takiej akcji do końca sytuacja może się zmieniać, ale tutaj jesteśmy kryci, już jesteśmy tak jakby podprowadzeni pod odpowiednie miejsce. Do znajomości liczby zarażonych nie potrzebujemy badać wszystkich Polaków. Wystarczy przebadać odpowiednio dobraną, losową próbkę Polaków, podobnie jak bada się preferencje polityczne, szacując na jej podstawie odsetek zarażonych w Polsce. Kilka takich próbek co kilka dni i możemy szacować tempo przyrostu zarażonych, uodpornionych i w krótkim czasie opracować realne prognozy przebiegu epidemii oraz w oparciu o rzetelne dane, nie estymaty, liczyć słynny współczynnik R. Czyli ktoś chce estymować, czyli szacować liczbę danych na podstawie, liczbę chorych na podstawie próbki i nazywa to twardymi danymi, a nie estymatami. No ale dobra, może tak można, bo ja też nie ukrywam, kiedy stosowałem jakieś statystyczne narzędzia w swoim doktoracie. Już nie będę dublował, już będzie dźwięk z telefonu. Kiedy stosowałem jakieś statystyczne narzędzia w swoim doktoracie i potem rozmawiałem z moją koleżanką, która jest świetnym ekonomistą i rozmawiałem o tym, jakie ona narzędzia statystyczne stosuje, to są różne narzędzia i różne podejścia, bo badamy różne problemy. Czy jesteśmy upoważnieni do tego, żeby w ten sam sposób, jak badamy preferencje polityczne, badać zapadalność na śmiertelną chorobę i na tej podstawie szacować, co powinniśmy zrobić? Moja pierwsza myśl brzmi nie, ale dajmy autorowi szansę, no bo przecież on chyba nie rzuca słów na wiatr. Dlaczego nikt nie wykorzystuje w Polsce takich badań, a zamiast tego jesteśmy z samej góry bombardowani informacjami, że nie mamy pojęcia, kiedy to się skończy? I to zdanie, które teraz przeczytałem, to jest kolejne pogrubione. Więc to jest kolejna myśl, że przecież możemy to zrobić, ktoś tutaj czuwa nad tym, żebyśmy nie znali całej prawdy. No dosłownie aż się foliowa czapka sama zwija w kieszeni. Obliczenie wielkości próbki, czyli ilości testów do przeprowadzenia, dającej miarodajne wyniki, nie jest niczym trudnym dla studenta po pierwszym półroczu statystyki. Właśnie najwyraźniej jest, bo przykładowy kalkulator ze strony statystyka.az.pl daje nam próbkę 239 osób, dla 38 milionów Polaków współczynnika istotności 1% i błędu statystycznego 5%, czyli mówiąc po polsku, 200 tyle losowych wybranych osób należy w Polsce przebadać, żeby z 99% prawdopodobieństwem oszacować liczbę zarażonych na SARS-CoV-2 z maksymalnym błędem w granicach 5%. Metoda jest cudowna również dlatego, że pozwala na elastyczną manipulację budżetem. Dysponując większym budżetem, możemy zrobić więcej testów.
Dobrze. Więc ja wszedłem na tę stronę i to sprawdziłem. Zaznaczałem dokładnie te same dane, które podał tutaj autor artykułu i w odpowiedzi uzyskałem inną wartość. 664 testy. Z czego to wynika? No właśnie, jest jeszcze jedna inna kwestia, mianowicie szacowana wielkość frakcji P. Czyli mówiąc inaczej, to ile osób trzeba przebadać, żeby wykryć jakieś zjawisko, zależy od tego, ile takich osób to zjawisko dotyczy. Czyli jeżeli by była chora jedna osoba na 38 milionów, to żeby ją namierzyć, trzeba więcej testów, niż gdyby tych osób było 3,8 miliona. Podstawmy więc dane. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, obecnie w Polsce mamy ponad 10 tysięcy chorych osób. Zakładając, że Polaków jest 38 milionów, możemy uzyskać, oczywiście mnożąc to potem jeszcze przez 100%, chorych na poziomie 26% i, o matko, jeszcze dziwniej, jedna osoba. Jak to możliwe? Nie wiem, zakładam, że autor tego artykułu wpisał ten współczynnik P, być może nie wiedząc, co to jest, no ale przecież każdy po pół roku, dobra, nie śmiejmy się z gościa, naprawdę jest nieudolny w tym, co robi, ale postarajmy się nie śmiać, tak wprost. Być może po prostu wziął tę liczbę, nie wiem, z końcowych odcinków swojego układu pokarmowego i wpisał na przykład, że odsetek osób podejrzanych o posiadanie w swoim organizmie aktywnego koronawirusa wynosi 10, bo jeżeli taką liczbę wpiszemy, to w cudowny sposób dostajemy dokładnie to, co jest podane w artykule. Ta liczba wydała mi się podejrzana. Dlatego, korzystając z tego, że mam jakieś tam umiejętności współpracy z pewnymi programami, które są przydatne przy analizie statystycznej i umożliwiają jakąś namiastkę symulacji, odpaliłem taki program, w zasadzie język programowania R, i krótki kod w nim napisałem, żeby sprawdzić, co się dzieje, ale na początek nie koronawirus, na początek weźmy, uwaga, naukowy bełkot, czyli ten kanał. W chwili, kiedy nagrywam ten film, subskrybuje go 520 tysięcy osób, czyli zakładając, że wszyscy oni są z Polski, co oczywiście nie jest w żaden sposób uzasadnione, można obliczyć, że mniej więcej 1,3% Polaków subskrybuje naukowy bełkot, tam 1,36, no ale uznajmy, że 1,36. W związku z tym, żeby oszacować, jak dużo subskrybentów, stosując podejście autora, ma naukowy bełkot, wystarczy przebadać 36 losowych osób z Polski. To znaczy, mogę na przykład poprosić Was o numer telefonu i zacząć dzwonić, ale to będzie niereprezentatywna grupka, więc mogę zrobić symulację. Stworzyć grupę 38 milionów liczb, gdzie będzie 520 tysięcy jedynek, które symbolizują subskrybentów, i 37,5 prawie miliona zer, które symbolizują osoby, które kanału nie subskrybują. Na szczęście w programie R, czy w języku R, można to dosyć prosto zrobić. Pozwala na to już kilka komend i teraz takie podejście jest dosyć przydatne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli stworzymy sobie taki wektor i zapytamy o jego długość, to będziemy mogli sprawdzić, czy rzeczywiście ma on 38 milionów wpisów. Ma. A jeżeli go sumujemy, to będziemy wiedzieli, czy ma 520 tysięcy jedynek. Bardzo pożyteczne i bardzo użyteczne. I teraz ten sam język programowania pozwala też na wyciąganie prób losowych, to znaczy na losowanie z tej populacji. Trzeba wpisać odpowiednią komendę, podać wektor, z którego będziemy losować i ile bez zwracania, czyli te osoby wylosowane nie wracają do puli, ile takich osób trzeba, czy takich pojedynczych elementów wektora trzeba wylosować. 1, 2, 3, 5. I tutaj znowu możemy zrobić sztuczkę, mianowicie jeżeli każemy sumować taką próbę, to będziemy wiedzieli, ile osób subskrybujących w tej próbie się znalazło, bo przypominam, oni są jedynkami. To jest bardzo, bardzo przydatne. Możemy sprawdzić, że jeżeli damy trochę programowi więcej i zrobimy 38 milionów takich próbek czy losowań, to uzyskamy wszystkich subskrybentów, których wrzuciliśmy do tej grupy. Czyli wszystko działa bardzo, bardzo sprawnie. Teraz możecie mi wierzyć albo nie, ale można też napisać bardzo krótki kod, który na przykład 100 razy dokona takich odpowiednich próbkowań, które tutaj opisuje autor. Czyli możemy te 36 osób na przykład 1000 razy wylosować i za każdym razem jeszcze sprawdzić, ilu subskrybentów się znalazło i na tej podstawie obliczyć, ile osób
subskrybuje Naukowy Bełkot, no bo mamy ile osób wylosowanych, przez próbkę to jest proporcja, jeżeli to pomnożymy przez populację 38 milionów, to uzyskamy liczbę subskrybentów. Więc robiłem to setki razy, tysiące razy i na początku sprawdzałem tylko, czy znajdowali się jacyś subskrybenci i wiecie, co się okazuje? Naprawdę, tylko raz było tak, że w tej grupie 36 na 100 prób było więcej niż 50 osób z subskrypcją, czyli częściej to podejście prowadzi do wniosku, że nikt nie subskrybuje Naukowego Bełkotu, że liczba osób subskrybujących ten kanał wynosi zero, częściej niż jakikolwiek subskrybent się znajduje. Natomiast jeżeli już ci subskrybenci się znajdowali, to z tej proporcji wynikało, że kanał ma 1 000 000, 2 000 000, 3 000 000, 4 000 000 subskrypcji. Ciekawe dlaczego? Prawdopodobnie już wiecie, ale pozwólmy jeszcze zastosować dokładnie to samo podejście do osób chorych na koronawirusa. Czyli podajmy aktualne oficjalne dane, użyjmy tych liczb, do których dochodzi autor w artykule i sprawdźmy, co mój program wyliczy, jaką liczbę chorych uzyskamy. Więc postanowiłem przeprowadzić 100 takich testów, czyli 100 razy z próby 38 milionów Polaków. Wybierałem 239 losowych. Sprawdzałem, ilu z nich jest chorych na koronawirusa, a potem z proporcji wyliczałem, jaka jest na tej podstawie sondażowej liczba chorych w Polsce. Stosując, podkreślam, te parametry, na których cały dalszy artykuł jest oparty. I na 100 takich testów 95 razy nie było żadnego chorego, czyli mieliśmy 0 chorych w Polsce, a 5 razy chorych było 159 tysięcy. Tak, dokładnie tak to działa. Czy student po pierwszym półroczu powinien to wiedzieć? Wydaje mi się, że tak. A czy ktoś, kto powołuje się na to, że jest takie oczywiste, powinien to sprawdzić, czy to tak działa? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Jeżeli nie on, to ktoś, kto dopuścił tę opinię autora artykułu do głównej strony tego naprawdę poczytnego portalu, no bo 250 tysięcy osób lubi Joe Monstera na Facebooku, ktoś powinien to sprawdzić i ktoś powinien natychmiast wystosować sprostowanie i przeprosiny za wprowadzanie fake newsów do obiegu. Bo to jest absurd, tym bardziej, że to jest portal, no, na którym nie zakłada się, że każdy użytkownik jest zapoznany bardzo dobrze ze statystyką, a jednocześnie jest to portal popularny, czyli to może pójść w świat bardzo szybko, niezweryfikowane. I za to odpowiedzialność ponosi portal Joe Monster w równej mierze co autor i ten, kto nie sprawdził tych danych. Tylko teraz pytanie. Dlaczego propozycja, która jest niby taka cudowna, działa tak absurdalnie źle? No, odpowiedź jest oczywista. Bo autor nie ma pojęcia, z czego tak naprawdę skorzystał, z jakiego narzędzia skorzystał, próbując udowodnić jakąś swoją myśl, którą potem dalej udowadnia. Bo te 5%, które on podaje, błąd, który dopuszcza 5%, to nie jest 5% błędu względnego, czyli jeżeli wyjdzie nam 100%, nie wiem, wyszłoby nam, że chorych jest 100 osób i błąd wynosi 5%, to nie oznacza, że chorych jest od 95 do 105 osób, tylko oznacza to, że jest chorych 100 osób plus minus 5% z całej populacji Polski. Czyli wynik 100 w takim teście, oczywiście on jest niemożliwy do uzyskania. No bo też kto by pomyślał, że jak się weźmie 38 milionów osób w Polsce i podzieli na 239, czyli tyle, ile się testuje, to wyjdzie, że z takiego sondażowego testu najmniejsza liczba wykrytych przypadków, czy przewidywanych, czy szacowanych przypadków to prawie 159 tysięcy, no. Ale wynik 100 w takim teście oznaczałoby, że to jest 100 osób chorych na koronawirusa w Polsce plus minus 1 900 tysięcy osób. No super, naprawdę, zwłaszcza, że mówimy, że to nam da twarde dane, a nie szacunki. I zwłaszcza, że dalej jest udowadniane, że te 239 testów to nie jest wcale taki duży koszt. Co trzeba zrobić, żeby to było 5% względne? Podzielić ten odsetek osób chorych jeszcze przez 20, czy pomnożyć przez 5%. I wtedy, jak tę liczbę wpiszemy, tę wartość liczbową wpiszemy do tego kalkulatora, to uzyskamy coś, co zadziała. To samo w przypadku Naukowego Bełkotu. 1,36 razy 5% to jest ten błąd, do którego byśmy dążyli, żeby błąd wynosił 5% względem wartości.
ile w związku z tym testów trzeba przeprowadzić, żeby mieć 5%, żeby to było 100 plus minus 5, a nie 100 plus minus 1 900 000? Tutaj się trochę zapędziłem, miejcie proszę na uwadze, że te dane obliczałem dla aktualnego stanu, czyli dla 10 tysięcy zachorowań, a nie dla 100, o których mówię, które sobie wymyśliłem jako przykład. Także dla 100 te wartości byłyby jeszcze o wiele większe. Ponad 8 milionów. Czyli autor pomylił się zaledwie o jakieś 34 tysiące razy. Oczywiście ta wielkość zależy od wielu czynników, między innymi od tego, ile osób jest chorych i z tą ilością się będzie zmieniać. Gdyby chorych było 10%, czyli tak 3,8 miliona, no to zgodnie z obliczeniami wtedy, zakładając te wszystkie wartości jak autor artykułu, potrzeba by było przebadać 23 871 osób, żeby mieć te plus minus 5% wartości względnej, a nie plus minus 5 punktów procentowych, jeżeli chodzi o dokładność wyniku. To znaczy, że w takim wypadku ponad 3,5 miliona osób chorych pomyłka maleje i jest to tylko stukrotna pomyłka. Ja naprawdę nie znajduję słów, żeby to skomentować. Być może mnie to poruszyło bardziej niż powinno, ale to jest coś, na czym ja się trochę znam. W ogóle, kiedy sprawdziłem to i dla naukowego bełkotu, i dla wirusa SARS-CoV-2, te wartości wpisałem, czyli próbkowałem w przypadku wirusa 8 milionów osób, w przypadku kanału ta liczba jest oczywiście mniejsza, ale też można ją obliczyć. Nawet z tego internetowego kalkulatora, podkreślam, to nie jest tak, że kalkulator jest zły, to kalkulator jest tak mądry, jak jego użytkownik. To mówił mój nauczyciel matematyki, czy wykładowca matematyki, i to jest święta prawda. Więc można z tego kalkulatora uzyskać wartości, które są prawdziwe, bo kiedy zrobiłem 10 tylko testów, już nie setki czy tysiące, tylko 10 testów z tymi wyliczonymi przeze mnie danymi, gdzie błąd jest błędem względnym, a nie bezwzględnym i dotyczy plus minus wartości uzyskanej, a nie plus minus 5% populacji, gdy dostałem wartości, które są zgodne z rzeczywistością w miarę. Więc wtedy to ma sens i takie podejście rzeczywiście ma sens. Ale no trzeba rozumieć, co się robi. Dalej też są dobre kwiatki, bo zakłada się, że jeden dzień lockdownu to jest 1,365 PKB zmniejszona, czyli 1,2 miliarda dolarów mniej więcej. Oczywiście to nie jest prawda, bo niektóre branże działają i z tego co wiem, to może nie wiem, 20-30% to PKB się zmniejsza, więc tę wartość trzeba zmniejszyć 3-4-krotnie, może nawet 5-krotnie. Ale jeżeli opieramy całą dalszą narrację o nieudolne stosowanie statystyki, no to jest jedyne, co można z takimi informacjami zrobić. I dlaczego robię ten film? Po pierwsze dlatego, że mogę się na konkretnym przykładzie trochę wyżyć. Po drugie, to co powiedziałem. Jeżeli nad czymś debatuje cała gama ekspertów z różnych dziedzin i oni na pewno się spierają, na pewno ekonomiści, którzy w tym momencie doradzają osobom decyzyjnym na całym świecie, mówią, że długo nie wytrzymamy lockdownu, bo gospodarki zaczną padać. I na pewno epidemiolodzy i lekarze mówią, musimy izolować ludzi za wszelką cenę. I to jest starcie tych dwóch obozów, to co my obserwujemy dookoła. Czy te regulacje, które doświadczamy, to jest efekt starcia tych dwóch obozów, ale dwóch obozów eksperckich. A to, co my dostajemy z internetu przez osoby, które znają się na przykład na ekonomii i próbują jakąś swoją wiedzę ekonomiczną wdrożyć w biologię, w medycynę, w statystykę, albo którzy na niczym się, na żadnej z tych rzeczy się nie znają, ale trochę pogłówkowali, złożyli parę rzeczy do kupy, skorzystali z jakichś narzędzi i wyszło im, że to musi być prawda, logicznie to może mieć sens, ale faktograficznie to nie ma sensu najprawdopodobniej. I naprawdę gwarantuję wam, że gdyby to grono ekspertów, które teraz myśli, jak sobie poradzić z kryzysem, siadło nad wszystkimi tymi filmami, artykułami, podcastami, to każdy w swojej działce znalazłby wady tego podejścia, które jest prezentowane przez autorów tych materiałów. Kładę na to dolary przeciw orzechom. Tylko że ci ludzie są zajęci. Bo oni robią ważne rzeczy. I można lubić rządy w krajach, można ich nie lubić, ale oni w tym momencie są zajęci. Może nie wszyscy z należytym oddaniem, ale jednak są zajęci walką ze skutkami tego kryzysu, ograniczaniem negatywnych skutków tego kryzysu, walką o ludzkie życia. I oni nie mają czasu tego robić. A my, youtuberzy, którzy w przeszłości popełnialiśmy błędy, mam nadzieję, że... No, pamiętacie film, w którym... Poprosiłem was o maile do Polskiej Akademii Nauk, bo jakiś artykuł, dziennikarz do rzeczy przytoczył
ich stanowisko, jako rzekomo sprzeczne z ogólnoprzyjętym naukowym stanowiskiem względem globalnego ocieplenia. No po prostu też się dałem ponieść, pasowało mi troszeczkę do takiej emocjonalnej narracji, bo ten z artykuł z Do Rzeczy był jeszcze, nie, może nie aż tak do dupy jak to, ale był do dupy, też był tendencyjny. I pomyślałem, że trzeba to nagłośnić w jakiś sposób i to jest dobry sposób na nagłośnienie. To był błąd z mojej strony. Ja przepraszam Polską Akademię Nauk, osobiście przepraszam, rozmawiałem z prezesem. Jest mi bardzo głupio, że to wyszło. Miałem dobre intencje, co mnie w żaden sposób nie usprawiedliwia. Tak samo dobre intencje osób, które te artykuły podają dalej, tworzą, bo mówię, może tak być, że to są dobre intencje. Też nie usprawiedliwiał tego, że to, co robi się, czy oni robią, jest złe. I to, co chcę wam powiedzieć, to dać wam praktycznie gwarancję. Nie mogę tego powiedzieć ze 100% gwarancją, ale dać wam praktycznie gwarancję, że gdyby poświęcić trochę czasu w odpowiednim gronie eksperckim, to w każdym takim materiale, gdzie jest teoria spiskowa, gdzie jest proste rozwiązanie trudnego problemu, na które nikt jakimś cudem nie wpadł przez miesiące, pomimo że tysiące tęgich głów się nad tym rozmyślają, nad tym pochylają, że gdzieś tam jest błąd. Poważny błąd, który dyskredytuje wszystko. Tak jak tutaj, idiotyczne zastosowanie, znaczy może nie idiotyczne, przepraszam, ale już nie będę tego edytował, bo też trzeba się uderzyć w pierś, więc ja się uderzam. To nie jest idiotyczne zastosowanie, to jest nieudolne zastosowanie, z którego wynika dalsza głupia narracja i nieprawdziwa narracja. Pomylona 34 tysiące razy. I to wszystko, co większość z was prawdopodobnie podejrzewa o fake newsy, tylko nie wie dlaczego jest fake newsami, tylko problem jest taki, że ja nie mam wiedzy, żeby wam powiedzieć z jakiej przyczyny. I nie ma, myślę, takiej osoby na świecie, która każdy taki materiał byłaby w stanie zdyskredytować i wskazać konkretne powody. I dlatego ja się ograniczam do tego przykładu, bo na tym się znam. Przynajmniej na tyle, żeby móc z odpowiednią dozą pewności wyjść przed kamerę i powiedzieć, że człowiek, który to napisał, skorzystał z kalkulatora w sposób niewłaściwy, pomylił 5% bezwzględnie w skali populacji z 5% względnymi w proporcji do osób, których poszukuje. Bo gdyby wpisać te dane z 5%, to przypominam, powinniśmy robić jeden test i jeżeli jest pozytywny, to mamy koronawirusa, a jeżeli nie, to negatywny. Jeżeli jest negatywny, to nie mamy koronawirusa w Polsce, gdyby zastosować zgodnie z danymi i tą jedną błędną, błędnym inputem, błędnym wejściem. I powtarzam to dużo razy i naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Wiem, co powiedzieć jeszcze na koniec. Jedna rzecz, skoro już tak wyrzucam pewne aspekty emocjonalnie, to dużo osób pyta mnie też, dlaczego w Polsce wprowadza się takie, a nie inne regulacje, a nie stosuje modelu szwedzkiego. I o tym zresztą było w podcaście, który miałem teraz montować, ale nie jestem w stanie psychicznie tego zrobić, bo nagrywamy podcast znowu z Jackiem Patkowskim, podcast w czasach zarazy i miał być, myślę, jutro film, to będzie pojutrze może, ale mniejsza z tym. Dlaczego nie stosuję modelu szwedzkiego? Może zabrzmi to trochę brzydko, ale bo nie jesteśmy Szwedami. Kiedy w Szwecji są zalecenia, żeby nie wychodzić z domu, to ludzie nie wychodzą z domu. W Polsce, kiedy jest nakaz chodzenia w maseczkach, wszyscy tylko patrzą, kiedy chodzić w maseczkach, jak patrzy policja. Oczywiście przesadzam, że wszyscy. Nie, nie wszyscy. Ale mam okno na ulicę, która nie jest bardzo ruchliwa i więcej osób maseczki ma na brodzie albo w ręku niż na twarzy. Bo co? Bo ich to nie dotyczy. Idą z dziećmi i tym dzieciom dają przykład. Ludzie, przepraszam za ten apel, jeżeli wy nosicie maseczki, to do was się oczywiście nie zwracam. Wam bardzo dziękuję za to, co robicie. Naprawdę. Bo, tak jak mówię, nie chcę karać nieobecnych obecnych za to, że ktoś nie przyszedł. Ale wydajecie przykład innym, bo no, łatwiej jest nie założyć maseczki, jeżeli się widzi 10 osób, które w maseczkach nie chodzą. No jak oni, to ja, co mi grozi, prawda? Dajecie przykład swoim dzieciom, które być może za 30 lat staną w takiej samej sytuacji i być może gdyby wtedy zastosować model szwedzki, to nie trzeba by było tych wszystkich nakazów i zakazów wprowadzać, tylko byśmy stosowali się do sugestii. Ale te dzieci teraz patrzą i sobie przypomną być może za 30 lat, ale moi rodzice to nie nosili, a wtedy był nakaz, teraz jest tylko sugestia, to dajcie spokój. No i przede wszystkim jeszcze model szwedzki wcale nie jest taki super, bo proporcjonalnie do ilości mieszkańców tam jest więcej zachorowań i śmiertelność jest całkiem duża. Więc też nie ma co tak zazdrościć. Ja wiem, że wszyscy byśmy chcieli mieć czyste sumienie wychodząc na dwór bez maseczki i poruszając się do woli, ale kurde, żyjemy w takich czasach, że się po prostu nie da i
to nie jest tak, że możemy tylko oczekiwać, że ktoś nas z tego uratuje, tylko my sami możemy podjąć działania, które mogą temu przeciwdziałać, zostając w domu, nakładając te maseczki i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to się robi z tego apel i wiem, że tego się nie powinno robić na YouTubie, ale po prostu to wszystko mnie bolało, musiałem się tego pozbyć i uważam, że akurat ten przykład, o którym dzisiaj bardzo dużo rozprawiałem, może być takim przykładem, że gdyby odpowiednie grono ekspertów pochyliło się nad innymi teoriami spiskowymi, to bez problemu w podobnym tonie, może nie tonie, ale w podobny sposób znalazłoby błędy w rozumowaniu, błędy rzeczowe, błędy merytoryczne tych wszystkich rzeczy. Więc jeżeli widzicie coś, co wydaje wam się, że może być teorią spiskową, bo totalnie przeczy temu, co mówią oficjalne źródła, to najprawdopodobniej jest teorią spiskową, bo oficjalne źródła są oparte o rzetelną naukę i o grono ekspertów z różnych dziedzin. I w zasadzie tyle mam do powiedzenia. Szczerze mówiąc, no, mam nadzieję, że ktoś zobaczy ten film i pójdzie sprostowanie chociaż odnośnie tego artykułu. Oficjalne sprostowanie, myślę, że w tej sytuacji są potrzebne w przypadku fake newsów też jakieś, nie wiem, no przeprosiny, w sumie nie przeprosiny, no ale wypadałoby, żeby przeprosić za takie rozpowszechnienie fake newsa, bo jego życie w tym momencie już i tak się rozpoczęło. Przepraszam, że musiałem się uzewnętrznić aż tak bardzo, ale gdzieś tam się usprawiedliwiam tym, że może to będzie w jakimś stopniu pożyteczne, chociaż pewnie jest też za długie. Do zobaczenia, do usłyszenia.